Zbiory przyrodnicze Muzeum w Chrzanowie liczą nieco ponad 12 tysięcy pozycji, z tego na geologię przypada nieco ponad 3 tysiące pozycji, a na stałej wystawie przyrodniczej znalazły się obecnie 122 okazy. To, jak widzimy, jest znikoma cząstka tego, co moglibyśmy pokazać. Dlatego na razie pokazujemy Państwu 5 takich okazów, które póki co muszą tkwić w zakamarkach magazynu Chrzanowskiego Muzeum. Co my tutaj mamy? Zacznijmy od barytu z psylomelanem, który pochodzi ze Stanisławowa na Dolnym Śląsku. Kolejny okaz to wapień z Trzaskowic, który zawiera w sobie poza właściwym wapieniem także kalcyt. Następnie mamy amonit z oolitu balińskiego, no tutaj lokalizacja znana. Następnie mamy fragment piaskowca z kalamitem, to jest pozyskane z kopalni Janina w Libiążu i w końcu tuf porfirowy z Filipowic, także na ziemi chrzanowskiej. Pierwszy kamień, który pokazujemy, pochodzi z Dolnego Śląska, ze Stanisławowa, z jedynej w Polsce kopalni barytu. Baryt to po prostu siarczan baru i tutaj są to też kliste kryształy. Pomiędzy nimi tkwią czarne konkrecje takiego minerału, który nazywa się psylomelan. Jest to mieszanka tlenków baru i manganu z przyprawami. Więcej trudno tutaj zagłębiać się, bo wzory chemiczne to, jak mówimy, głowa mała, a Wikipedia na ten temat wie znacznie więcej. Drugi kamień pochodzi z kamieniołomu Czadkowice na ziemi krzeszowickiej dzisiaj, kiedyś ziemia chrzanowska. Zawiera w sobie węglan, skałę węglanową, która jest tak zwanym wapieniem węglowym. Jest to wapień dolnokarboński, tam eksploatowany od lat 40. ubiegłego wieku i na szczycie znajduje się tutaj szczotka kalcytu miodowego. Żeby nie zagłębiać się specjalnie w historię geologiczną, to jest bardzo dolny karbon, jakieś 360 milionów lat temu. Ten kalcyt tutaj trafił, czy wytrącił się dopiero około 240-230 milionów lat temu, a zatem obydwa składniki dzieli te prawie 100 milionów lat różnicy. I najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest to, kiedy uświadomimy sobie, że bardzo blisko siebie położone formacje skalne może dzielić taki duży przedział czasowy, w tym wypadku około 100 milionów lat. Kolejnym okazem, który chciałbym Państwu przedstawić, jest amonit z oolitu balińskiego. Dość duży, jak widzimy. Tam różne okazy się trafiają. Oolit baliński jest formacją jurajską, która w Balinie ma swoją najbardziej bogatą faunę. Natomiast tak geograficznie to ciągnie się niemalże po Kraków, łukiem przechodząc przez Chrzanów, Bolęcin, prawie do Zalasu. Ten amonit należy do okazów ładnych, ale jest to generalnie ośrodka okazu, stąd też, ponieważ nie mamy szczegółów muszli, trudno nam określić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Kolejny okaz to piaskowiec karboński z Libiąża. Oczywiście możemy powiedzieć z kopalni Janina w Libiążu, a fizycznie pozyskałem go na wale przeciwpowodziowym w rejonie Chechło Ujścia, czyli w Mędkowie, tam gdzie Chechło uchodzi do Wisły, jako że odpady z hałdy były używane do budowy tamtejszych wałów przeciwpowodziowych. Mamy bardzo drobnoziarnisty piaskowiec, on tam lekko nam połyskuje, ponieważ zawiera w sobie sporo miki. I jest tutaj ten okaz, który nas najbardziej interesuje, czyli fragment łodygi kalamitu. Również nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, z którym gatunkiem mamy do czynienia, tylko dlatego, że została nam jedynie ośrodka, czyli wnętrze łodygi tej rośliny. Piątym kamieniem, który pokazuję, jest tuf porfirowy z Filipowic. Znaczy się, niektórzy badacze geologiczni uważają, że jest to tuf andezytowy, dlatego też bezpieczniej, biorąc pod uwagę te spory geologów, co to tak naprawdę jest, używać określenia tuf filipowicki jako od miejsca i miejscowości, gdzie było jedyne znane na świecie złoże tego rodzaju skały. Okaz jest dość ciekawym w pochodzeniu, dlatego że jest to rodzaj popiołu wulkanicznego, który na powierzchni Ziemi, czy też blisko powierzchni Ziemi, znalazł się w wyniku wybuchu piroklastycznego, czyli takie, byśmy powiedzieli, nasze Pompeje. Ten rodzaj kamienia jest bardzo często wykorzystywany w lokalnym budownictwie, jako podmurówki domów. U nas w Chrzanowie na przykład ogrodzenia, słupki ogrodzenia przy ulicy Ogrodowej przy Plebanii.
Natomiast największa ekspozycja tego kamienia jest po prostu kościół Filipowica, gdzie po prostu całą budowlę wzniesiono z tego rodzaju kamienia. Więc jak ktoś by miał pewien niedosyt, to tam sobie może spokojnie pojechać i prześledzić wszystko, co się stało w tej formacji. I teraz tytułem podsumowania, jako było na początku, tak i będzie na końcu. A zatem oczekujemy, że znajdzie się w końcu ktoś odważny, który zainwestuje, aby w Szanowie powstała stała wystawa geologiczna wszystkiego, co mamy w naszych zbiorach. A gdyby zaistniała taka potrzeba, a powierzchnia okazała się za duża, to ja jestem bardzo chętny, żeby jeszcze czegoś nazbierać. Kamieni ci u nas dostatek.